Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu pracy burmistrza miasta Gostynina oraz Urzędu Miasta. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejne zagadnienia, które miały miejsce na terenie miasta w miesiącu lutym. Proszę Państwa, rozpocznę od szczepień na COVID-19 w Gostyninie. Do 25 lutego na terenie powiatu gostynińskiego zaszczepionych zostało 2535 osób, z czego drugą dawkę otrzymało już 844 osoby. W dawnym Medicusie zaszczepiono dotychczas około 1200 osób. ArionMed szczepionkę w szpitalu ArionMed szczepionkę podano 150 osobom. Przypomnę, że Urząd Miasta Gostynina oferuje bezpłatny transport dla seniorów, dla osób, którzy nie mają jak się dostać na szczepienie bądź mają problemy z dotarciem na szczepionkę. Prowadzimy taki darmowy transport. Skorzystało do tej pory 26 osób, a 63 osoby są już zapisane i czekają na swoją kolejność. Co zrobić, żeby zgłosić się o ten transport? Wystarczy zadzwonić do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pod numer 24 236 07 28 i umówić się na wizytę, na termin szczepienia, podając datę, godzinę i miejsce oraz podstawowe dane. Przypomnę, że dowozimy nie tylko do tych placówek, o których mówiłem, ale również dowozimy do Sokołowa, do Lucienia i Białotarska, więc do miejsc, gdzie również prowadzone są szczepienia. Kolejną rzeczą, o której warto dzisiaj wspomnieć, to pomoc dla branży gastronomicznej. Na ostatniej sesji w lutym Rada Miejska podjęła uchwałę przygotowaną przez Urząd Miasta, przez Burmistrza Miasta Gostynina, polegającą na zwolnieniu przedsiębiorców sprzedających w swoich lokalach alkohol do spożycia na miejscu. Z drugiej i trzeciej raty opłaty za koncesję oraz o zwrot ewentualnej nadpłaty, jak oczywiście wszystko zostało zapłacone z góry. Taka pomoc, proszę Państwa, jest wyjściem naprzeciw przedsiębiorcom, którzy nie mogą prowadzić swojej działalności gastronomicznej. Z tego tytułu miasto skierowało taką pomoc do 12 gostynińskich przedsiębiorców. Kwota tego umorzenia, tych rat wynosi ponad 9 tysięcy złotych. Dodam, że już w 2020 roku Urząd wychodził naprzeciw mieszkańcom. Dokonywaliśmy wszelkich starań, aby oczywiście z poszanowania prawa móc pomagać przedsiębiorcom. Przypomnę, że w 2020 roku wychodziliśmy naprzeciw poprzez stosowanie ulgi w spłaceniu należności pieniężnych z tytułu najmu lokali użytkowych. Umorzeń dokonano na kwotę 14 150 zł. Ponadto zastosowaliśmy ulgi z tytułu czynszu dzierżawnego za działki stanowiące własność gminy miasta Gostynina i to była kwota prawie 5 tysięcy zł. Również w 2020 roku umorzyliśmy czynsze za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach pływalni miejskiej oraz hali sportowej. Umorzeń dokonano odpowiednio na basenie na kwotę 13 818 zł i 9,5 tysiąca zł na hali sportowej. Jest to odpowiedź również na Państwa prośby, na Państwa sugestie. Oczywiście jesteśmy cały czas otwarci na Państwa propozycje. Każdy wniosek, który trafia do Urzędu Miasta, jest indywidualnie rozpatrywany i na tej podstawie jest przyznawana pomoc. Szanowni Państwo, w miesiącu lutym na portalach społecznościowych pojawił się bardzo mocny apel Stowarzyszenia Animal Ghost o pomoc dla stowarzyszenia. Ja przypomnę, że co roku miasto poprzez program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina stara się pomagać fundacji poprzez odpowiednie środki. W
tym roku jest oczywiście podobnie. Program zostanie przyjęty na sesji marcowej, ale już dzisiaj, w miesiącu lutym, śpieszę z informacją, miasto przyznało dodatkowe 4,5 tysiąca złotych na funkcjonowanie stowarzyszenia. Oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, którą stowarzyszenie okazuje miasto, ale przede wszystkim zwierzętom, które bezpańskie bardzo często wałęsają się po ulicach naszego miasta. Więc z całego serca dziękuję i cieszę się, że nasza współpraca pomiędzy Wydziałem Komunalnym a Stowarzyszeniem przebiega w sposób poprawny. W miesiącu lutym po raz pierwszy, tak wcześnie, ale w tym roku został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie sportu na terenie Gostynina. Jest to oczywiście odpowiedź na wniosek wielu klubów sportowych działających na terenie miasta, żeby ten konkurs rozstrzygnąć jak najszybciej, żeby można było sprawnie funkcjonować. Tak więc z puli 300 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na rozwój sportu, 9 organizacji zostało wybranych do dofinansowania. I tak, MKS Mazur Gostynin otrzymał w drodze konkursu 120 tysięcy złotych, Klub Żeglarski Hals 40 tysięcy złotych, Uczniowski Klub Sportowy Alfa przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia Obrońców Westerplatte 33 tysiące złotych, Uczniowski Klub Sportowy Football Education 28 tysięcy złotych, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Handball Team Skrwa Gostynin 28 tysięcy złotych, Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń Team 20 tysięcy złotych, Gostyniński Szkolny Związek Sportowy 15 tysięcy złotych, Klub Sportowy KO Fight Team Gostynin 11 tysięcy złotych oraz Szachowy Uczniowski Klub Sportowy Gostmat 83 5 tysięcy złotych. Ta pula pieniędzy, o której wspomniałem, 300 tysięcy złotych, są to środki przeznaczone dla mieszkańców Gostynina, są to środki publiczne. Zachęcam dzieci, młodzież do kontaktu z różnymi organizacjami sportowymi w celu uprawiania sportu dla siebie, tak, dla własnego zdrowia. Cieszę się, że w tym roku każda z tych organizacji otrzymała większy budżet, aniżeli miało to miejsce w roku 2020. Proszę Państwa, kolejną, myślę, że ważną informacją dla mieszkańców Gostynina jest fakt, iż 18 lutego podpisałem umowę w Warszawie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pod tytułem Czyste Powietrze. Dzięki podpisaniu tej umowy miasto automatycznie będzie mogło już pośredniczyć w wysyłaniu, najpierw pomocy, składaniu, ale również wysyłaniu Państwa wniosków do funduszu o dofinansowanie w ramach tego programu. Zachęcam gorąco do kontaktu bezpośredniego z Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, który to będzie pomagał, już pomaga tak naprawdę wszystkim mieszkańcom w składaniu, przygotowaniu wszelkich wniosków. Dodam, że już niebawem, bo od 1 marca miasto organizuje drugą edycję swojego lokalnego programu na dotację celową na wymianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Przypomnę, że z budżetu miasta Gostynina można ubiegać się do kwoty do 3000 zł na wymianę starego kotła na ekologiczny. Również od 1 marca w takim razie zachęcam do kontaktu z Wydziałem Komunalnym. Z tego co wiem, zainteresowanie jest bardzo duże, więc cieszę się, że Państwo odpowiadacie na nasze apele, że sami widzicie potrzebę wymiany tego ciepła. Dodam, że środki, które są zabezpieczone w budżecie, jeżeli okaże się, że ta kwota jest niewystarczająca, dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy Państwo, którzy będziecie ubiegali się o dofinansowanie i faktycznie będziecie spełniali wszelkie kryteria, wszelkie wymagania, to zrobimy wszystko, żeby te środki zwiększyć na sesji Rady Miejskiej, żeby każdy z Państwa mógł otrzymać takie dofinansowanie.
Na koniec dzisiejszego wystąpienia chciałbym przypomnieć o również ważnym obszarze, jakim jest edukacja. Do 26 marca trwa nabór, trwa rekrutacja do szkół podstawowych w Gostyninie, do szkoły numer 1, do szkoły numer 3 i do szkoły numer 5. To Państwa wybory, to Państwa decyzje, Państwa zdanie jest tak naprawdę najważniejsze. Ja chcę dzisiaj zachęcić do spojrzenia na to, że wszystkie nasze szkoły, te trzy, prezentują godny poziom nauczania Państwa dzieci. Przypomnę, że każdy z Państwa, który zamieszkuje dany obwód, jest automatycznie przypisany do danego obwodu, danej szkoły. Zachęcam również do kontaktu z dyrekcją poszczególnej szkoły, żeby jeszcze przed złożeniem takiego podania porozmawiać o szkole, o tym, co szkoła może Państwa dzieciom zaoferować. Dzisiaj zachęcam bardzo gorąco do rekrutacji do naszych szkół. Szanowni Państwo, miesiąc luty za nami, przed nami marzec, w czasie którego, mam nadzieję, miasto zacznie porządkować gostynińskie drogi, ulice po jakże uprzykrzającej nam życie zimie. Proszę wszystkich o wyrozumiałość. W miesiącu marcu będziemy reperować wszelkie ubytki, które pojawiają się w drogach bitumicznych, więc to zostanie na pewno naprawione. Oraz oczywiście w marcu dołożymy wszelkich starań, żeby drogi gruntowe, które dzisiaj są w bardzo złym stanie albo są nawet nieprzejezdne, aby faktycznie w miesiącu marcu stały się drogami przejezdnymi i zdecydowanie lepiej utwardzonymi. Szanowni Państwo, to tyle. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas. Życzę Państwu zdrowia przede wszystkim w nadchodzących tygodniach. Słyszymy, że w kraju mówi się o trzeciej fali pandemii koronawirusa. Przypomnę, że to, czy ta fala będzie się rozprzestrzeniać na terenie naszego miasta, głównie zależy od nas samych i od nas samych, czy będziemy stosować się do tych wszelkich wymogów, wytycznych, które przedstawia nam zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Główny Inspektor Sanitarny. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.